Cześć i czołem, moi mili. Witam was bardzo serdecznie. Jakiś włosek? Dobra. W każdym razie, ja was witam bardzo serdecznie, bo widzę, że kamerka się nie pojawiła, także już naprawiamy ten błąd. Dzisiaj w Microsoft Flight Simulator będziemy sobie lecieli około 3 godzin. No i nadal o, już jestem, także ja was witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Z racji, że jest tak ciemno, a nie inaczej, ja sobie nie lubię świecić prosto w twarz, ja nagrywam to o godzinie prawie 3 w nocy, więc no tak jak widzicie, czas jest teraźniejszy tutaj na mapie, a my jesteśmy w tym oto miejscu w Europie, w Polska tutaj przynajmniej jest, a będziemy wylatywać tutaj stąd, z Bari, i będziemy lecieć do Londynu, to będzie około 3 godzin lotu. Więc to światło do nas już troszeczkę dotrze, na pewno będziemy lądować, tak przynajmniej przypuszczam, że będziemy lądować już, gdy słońce będzie wstawać nad Londynem. Także myślę, że to będzie dość ciekawe. Jeszcze o tej godzinie nie leciałem w sumie, no i na pewno nie lądowałem, więc to będzie na pewno bardzo dobre, fajne przeżycie. Przy okazji zobaczymy, jak to słońce staje, przynajmniej mam taką nadzieję. I tak, wszyscy gracze, ruch na żywo, pogoda, czas, super. Dobra, w takim razie, ja już sobie wybieram, skąd dokładnie będziemy wylatywać. Dokładnie będziemy wylatywać z Libd. Już patrzę, gdzie to jest na mapie Libd. Jeszcze momencik. Libd. Proszę bardzo, Bari. I stąd właśnie wylatujemy. To lotnisko, swoją drogą się dowiedziałem dzisiaj, jak tutaj wylądowałem, że to lotnisko nazywa się imienia Jana Pawła, nie, czekaj, Karola Wojtyły. Karola Wojtyły w Bari, we Włoszech. To lotnisko jest jego imienia, także no dość ciekawe. Tu mamy płytę, bramka. Dobra, to z tej bramki może, bo nie wiem, z którą stronę, chyba w tą będę wylatywał, ale chyba, bo nie wiem. Tu mamy płytę, płyta. Wszędzie tu jest dopiero bramka. Wszędzie mamy płyty, więc dobra. Stąd sobie zrobimy odlot. I mamy już wybranego. My tylko barwy sobie jeszcze zmienimy. Tak, a po ciemku i tak będzie cały guzik. Aniu, nie zabierasz? Dobra. Dobra, my sobie zmienimy kolor. Z zielonego na taki niebieskawy. No i co? No i trzeba będzie ruszać. Jednak kupa czasu przed nami. Tego lotu będziemy podziwiać, jak to wszystko wygląda. Jestem naprawdę bardzo ciekaw. Będziemy lecieli na chyba 30 tysiącach stóp przez cały ten lot i szczerze nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać. Wiem, że będzie ciemno, to na pewno w tym momencie. Ale gdy to słońce zacznie już tak za, nie wiem, za godzinę, za dwie, zacznie już jednak wstawać, to jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, tak finalnie. Dobra, ja muszę sobie wyzerować tą kamerę mojego trackera. No, pięknie. Się spieprzyło, ja tak nie chcę, ja nie chcę w ten sposób, nie. Nie, tak nie może być. To miało być z bramki. Dlaczego ja wystartowałem z pasu startowego? O właśnie, otóż to. No, co tu się wydarzyło? Miałem z bramki wystartować. Ta bramka, odlot, dokładnie. Bramka numer 25. A pewnie dlatego, że zmieniłem może kolor i dlatego się spieprzyło. No nic, dobra. No, jeszcze raz startujemy. Drogą zapraszam was na poprzedni materiał, gdzie brałem udział w lotach, chyba to były loty zapoznawcze, tak, loty zapoznawcze. Odwiedziłem dzisiaj kilka fajnych miejsc, na poprzednim live'ie to było, także serdecznie do niego odsyłam. Na Twitchu już tego nie ma, ale na YouTubie jest to do zobaczenia. No i dobra, nareszcie już jestem na miejscu. Dowiedziałem się dzisiaj, że L to jest latarka, ale też wiem, że L włącza wszystkie światła też w kokpicie, także jestem ciekaw, czy teraz, jak mam taką ciemność,
Czy ja jestem w stanie za pomocą L włączyć tylko latarkę, czy też wszystkie światła? Włączyłem wszystkie światła, ale teraz włączyłem latarkę. I to jest ten problem, że no, oczywiście wyłączyłem wszystko, ale to jest uwaga, że ja mam tutaj latarkę. Odkryłem ją czystym przypadkiem. Także ja jestem przeszczęśliwy z tego powodu, bo jak sami widzieliście, jest ciemno jak w dupie. I ja w ten sposób po omacku szukałem czegokolwiek, ale to też jest do zrobienia, bo już się dzisiaj zauważyłem, gdzie co jest. Więc tak, na pewno no tutaj muszę po omacku włącz. Proszę bardzo. Już tutaj mamy jedno włączone. Tu już mamy włączone kolejne światełko. Następnie, żeby cokolwiek ładnie tu nam jeszcze poświeciło, to gdzieś tutaj za chwilę to namierzymy. Zaraz to namierzę. Ach, ty, tu mieliśmy. Otóż to. Proszę bardzo. Jedną lampkę mamy. I gdzieś tu była, proszę bardzo, kolejna. Jeszcze jedna gdzieś tu była, powinna być. Lampeczka. Zaraz ją też namierzymy. Bo ona powinna stąd świecić. Tylko nie wiem teraz, gdzie ona dokładnie jest. No to jest psikus taki. No dobra, te lampy włączyłem. No, no, no. Zaraz się nad tym. Zaraz. Oj, kurde, nie tak. O, dobra. Tutaj to jest. Zaraz to namierzę. Oj, dzisiaj się namęczyłem troszeczkę, żeby to poszukać. O, dzień dobry. Mamy to. I tutaj sobie damy na stówkę i w tym momencie już mamy ładne oświetlenie na górze też. No i dobra, włączamy wszystko. Dobra, tu już mamy włączone wszystko, jak trzeba. Dobra. Teraz tak, tutaj sobie troszeczkę to możemy rozjaśnić. Taki jeden, taki drugi. Również te możemy troszeczkę sobie rozjaśnić. No i dobra, mamy już prawie wszystko zrobione. Bo jeszcze są, o właśnie, jest jeszcze tutaj pokrętło magiczne do tych kontrolek. Proszę bardzo. I dobra, i już jesteśmy załatwieni, już mamy wszystkie światełka włączone. Także superancko. Także ja już sobie mogę radzić stanowczo, bez żadnej latarki, jestem z tego zadowolony. Dobra, teraz tak, żeby grało i tańczyło wszystko jak trzeba. Zajmijmy się teraz tabletem, bo na tablecie będziemy mieli cały swój flight plan. Wszystkie informacje, jakie tylko będą mi potrzebne. No i właśnie, lecimy z Libd do EGSS i to jest tak, Bari, a tutaj mamy Londyn. Znaczy to są okolice Londynu, bo tam nie w samym Londynie będziemy, tylko pod Londynem, bardziej na północ. Dobra, zamawiamy wszystko. Teraz paliwko. Ja tutaj patrzę, bo tu jednak długa podróż jest. Paliwa potrzebujemy aż 10 200 kg. Więc musimy sobie zatankować. Gdzie to się tu się ustawia? 10 200 my sobie weźmiemy. 13. A niech będzie nawet i 4, prawie 14 tysięcy litrów. Znaczy kilogramów. A nawet może jeszcze więcej. Niech będzie na zaś. Dobra, niech mi to tankuje w czasie rzeczywistym. To się będzie tankować x minut. Tutaj wszystkie minuty się nie mieszczą, więc tego nie widzimy. Dobra, pasażerów potrzebuje 167. Tyle mi Simbrief wygenerował. 167. Dobra, już mamy, więc w rzeczywistym czasie niech się ładują. Proszę bardzo. No i dobra, wypychanie to sobie zostawimy na później. To teraz to mi jest potrzebne.
No i dobra. I przechodzimy do komputera pokładowego. Zaczynamy zabawę. Tu nas nie interesuje, ale init już jak najbardziej tak. From to. Więc from libd egess. Proszę bardzo. Return i teraz numer lotu. I będziemy mieli wysokość przelotową 300, czyli 30 tysięcy stóp. Proszę bardzo. Tutaj mamy już wszystko. Teraz ZFW. Zero fuel weight. Mamy 59,800, więc 59,9 sobie wpiszemy. Zero fuel weight, coś tam. To mamy tu 32,8. 32,8. Paliwa. Będziemy sobie ładujemy. O, już mi tutaj. Już się skończyło. Bardzo szybko mnie zatankowali. 14 tysięcy. 14,2 sobie wpiszemy, bo tam jest prawie 14,300, ale lepiej zaniżyć. 14,2, proszę bardzo. Dobra, tu już mamy wszystko zrobione. W dacie nie musimy robić nic. W preference to tutaj tak, flapy na jedyneczkę. Teraz sobie tutaj wygenerujemy. Dobrze. I teraz perf to już jesteśmy. Prog tu nic nie musimy. Dir też nic nie musimy robić, więc przechodzimy do flight planu. I teraz zajmiemy się flight planem. Wylatujemy z libd, więc zajmiemy się najpierw departure. No i teraz tak. Tutaj wylatujemy 25. Mamy 25. Następnie zmierzamy w stronę PC5Z. PC5Z, proszę bardzo. Mamy. No i to insertujemy. Dobra, mamy już pięknie rozpisane wszystko. Teraz weźmiemy się za nasz przylot EGSS. Tutaj przylatujemy, arrival, i mamy teraz tu rozpiskę. Wlatujemy na 22, więc szukamy 22, mamy. Następnie będziemy ją atakować od TOS V1A. TOS V1A. TOS V1A mamy. Proszę bardzo, Novia. No tutaj w takim razie weźmiemy insert. I pięknie. Teraz już mamy naprawdę dużo tego porobione. Bardzo ładnie to wygląda. I teraz tak. Na tym kończymy, więc ABBOT. Zerknijmy, jak to tu wygląda. Ok, w takim razie musimy sobie załatwić chyba od PSIP. Od PSIP musimy iść. Zerknijmy, czy tak właśnie będzie. Mamy PSIP, mamy TOS VA, tak jak mamy też tutaj. Tylko że TOS VA1 jest tu. Mamy PSIP, a RUPAX też jest, czy nie ma RUPAXa? Nie ma. Dobra, w takim razie TOSFA i DESI. Ok, w takim razie musimy od... Jeszcze raz PSIP. Jeszcze raz dobrze się przypatrzymy. PSIP mamy. I później TOSFA. Mamy PSIP, więc L612 musimy sobie załatwić.
L612. Więc cyk i L612. I to będzie pod PSIP, tak? Tak, pod PSIP. Więc klikamy sobie na TOSFA. O, nie ma. Dobra. To to sobie returna zrobimy. Następny złapiemy. Jest RUPAX. Następny jest RUPAX. Czy tu jest gdzieś RUPAX? Nie ma. Dobra. RUPAX. Tak, dobrze wpisałem. RUPAX, tak, dobra. Więc klikamy na TOSFA. Już mamy RUPAXa dodanego. Więc klikamy jeszcze raz na RUPAXa i Airways. I to będziemy lecieli sobie przez... Aha, to już nie, to już jest Direction. To tego nie wpisujemy. Teraz blisko musimy wpisać i dodać. Więc zrobimy returna. Blisko. Blisko i to musimy dodać pod RUPAX. Dobra, i teraz blisko co mamy? Direction, to będzie teraz buser musimy dodać. Już mamy dodany. I po booster mamy znowu Direction i Agomo musimy teraz dodać. Dobrze. Mamy Direction, więc Acado. Pięknie. Po Acado mamy... A czekaj, a Agomo dodałem? A, dodałem, dobra. No. Acado, teraz tak Direction, Lampo teraz musimy. Dodane. Teraz po Lampo jest znowu Direction i Gikeb. Gikeb. Tak? Tak, ok. Więc dodajemy. Momencik, zaraz będę dodawał to dalej wszystko. Dostałem jakąś wiadomość. Dobra. Więc jak mamy Gikeb, to po Gikeb mamy teraz Direction i Unimi. Unimi, proszę bardzo, dodane i teraz na Unimi i Airways. Airways będzie Unimi L12. Powinno dodać, tak już. L12 jest spoko. Później mamy Mogti. Następnie mamy P66. Później mamy KPT. L608. Sumum.
Y6. Y6. No i tosfa. A tosfa już mamy raczej dodane z tego co pamiętam. Więc to insertujemy już. Zerknijmy teraz, czy tosfa jest. Oj, bardzo dużo tych punktów jest, ja pierniczę. Tosfa jest, ok. W tym momencie to musimy zlikwidować, żeby miało rączki i nóżki. A teraz sprawdzamy. Plan, no jak najbliżej. I sprawdzamy co i jak. Cholera, chyba wszystko dobrze. Naprawdę chyba jest wszystko dobrze. Teraz oddalimy i zobaczymy, czy na pewno jest wszystko dobrze. Jeszcze raz lecąc po tych wszystkich punktach. Trochę szybciej teraz. Tak wygląda wszystko pięknie. Naprawdę pięknie to się wszystko ułożyło. Jestem bardzo zadowolony. Dobra. Teraz tak, jak my będziemy lecieć, nie chcę tego, pokażcie mi, będziemy lecieć w prawo wylatywać, także już zerkamy tutaj, jak to wygląda. Wypychanie. I teraz tak, jak tutaj mamy, to tak wygląda, my będziemy lecieć w prawo. Mamy tylko jeden pas, więc musimy się wypchnąć w prawo i pojechać sobie tędy i tędy wylecimy. Spoko. Mi to pasuje jak najbardziej. Nie mam z tym żadnych problemów. W takim razie obsługa. Proszę to wszystko już pozabierać. Paliwo jest. To jest. Będziemy się zaraz wypychać. Możemy już zamówić. I w tym oto momencie... Ja jeszcze zerknę, czy wszystko jest włączone. Tak, wszystko jest włączone. Także, no, to, a nie ten przycisk, dobra. I teraz zaczynamy zabawę. A mianowicie, przekręcamy i włączamy pierwszy silnik. Pierwszy silnik już rusza, widać to tutaj. Tutaj mamy drugi silnik, za chwilę będziemy też go odpalać. Na sam początek odpalimy tylko jeden silnik. Dobra, w tym momencie możemy już zmniejszyć to światełko, bo aż takie nam nie jest ono potrzebne. Będzie to zawsze troszeczkę lepiej. W oczka nam, znaczy mniej będzie nam w oczy świeciło. Czekaj. Czego to jest oświetlenie tablic? Okej, wystarczy delikatne. Ta lampka też delikatnie, niech nam tutaj świeci. Nie potrzeba nam mocniej więcej. Bardzo dobrze jest. Na górze też jest super. Wręcz idealnie. Jak tu wygląda? Już jest 11, ok. No to palimy drugi silnik. Jak wygląda sytuacja? Też rusza. Bardzo dobrze. Zamkniemy sobie drzwi, żeby nikt nam nie wszedł. Klapy na jedynkę. Dobrze. We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any more enjoyable, please don't hesitate to ask. Welcome aboard. Dobra, czemu to mi zapipało? Tego nie wiem. Okej, chyba będzie... O, już mamy. Więc tak. Seatbelt. Już patrzymy na seatbelt.
Proszę bardzo, przy okazji tu no smoking, please. Światełka. Światełka tu, to jest. Włącz, tyk. Tutaj. Tutaj teraz. Włącz. Dobra, mamy włączone. Tutaj teraz są, jak to jest? Włącz. Dobra, teraz chyba są włączone. No i taksi. O, w taksi. O, właśnie. Dobra. Tu już mamy wszystko. Tutaj światła do lądowania, no to na musimy je wyłączyć. No bo jednak nie lądujemy. Tylko startujemy. Dobrze. No smoking on. Co tu się dzieje? Bo ja nie widzę. Dobra, teraz jest włączone. Pięknie. Tak, to można już wyłączyć. To można już wyłączyć. Wracamy tutaj. Co tu się dzieje? To już można wyłączyć. Mamy dalej kabin. Jeszcze nie kliknąłem, coś nie trafiłem. O. Poszło. ETO config. O, i działa wszystko pięknie. Bardzo ładnie, cieszy mnie to. I dobra, w takim razie możemy zacząć już startować. Jeszcze tylko sobie ustawimy wysokość od razu na 30 tysięcy. Od razu na taką będziemy atakować. Nie ma co. Nie ma, że boli. No i dobra. Jak dla mnie to wszystko gra i tańczy już. Jeszcze tylko tutaj brakuje mi. No i dobra. I można już zacząć się kołować. Możemy się odbijać od tego dna. Polownik jest podłączony. Skoro jest podłączony, to poproszę mnie do tyłu tutaj zacząć wypychać. No, hamulec jeszcze odepniemy, no. No i pięknie. Zaczynamy naszą podróż. Ciekawe, czy dużo ludzi tutaj jest, bo nawet nie wyglądałem. Dzisiaj, jak wylatywałem z Rzymu, to naprawdę było dużo ludzi. Aż mnie dziw wziął. Ile ludzi było w Rzymie. O, pięknie się ustawiliśmy. Dobra, no i teraz ja już... O, podziękuję. Tu będziemy jeszcze zerkać. Nawet może delikatnie oddalę. Jeszcze raz. O, no i dobra. I będziemy sobie zerkać, gdzie tu skręcać, bo jednak ciemnica jest. Dobra, nasz samochodzik już sobie odjeżdża, a my zerknijmy dookoła, jak to wygląda. Czy w ogóle ktoś tutaj jeszcze jest, prócz nas? O, zdziwko, patrzcie. Nikogo nie ma. Ale dziwno to. No, naprawdę. A w sumie nie. Dobra, leci jeden nad nami. No w sumie nie, nie dziwię się. Przecież to jest Bari. Bari, to jest Bari, to jest we Włoszech. Nawet jak lądowałem, to tutaj nikogo nie było. Dobra, to nie jest Londyn. Ja przez chwilę myślałem, że ja już jestem w Londynie i już się dziwiłem, że tu nikogo nie ma. Ale nie, to nie jest Londyn. Ani lądek zdrój. Także jeszcze wszystko przed nami. Dobra, wchodzimy do środeczka i zaczynamy tą przygodę. Hamulce, jak tu wszystko wygląda. Dobra, tu jest wszystko jak trzeba, więc hamulce puszczamy i zaczynamy jechać, toczyć się powoli. Z okazji zerkając tutaj na komputerek, jak nasza droga wygląda. Bo tu po lewej mamy jeszcze stanowiska, płyty postojowe, po prawej też już mamy płyty postojowe, bo ja stałem na skrajnie po lewej stronie, na skrajnych bramkach.
skrajnej, może bramce, w ten sposób powiem. No i dobra. To widzę, linia już mnie kieruje. O, momento. Już widzę, jest błąd. Tutaj. Cyk, o właśnie, bo mi nie śledziło. I możemy już znowu ruszać. Nie śledziło mi mojego samolotu. No, ruszamy, ruszamy. Dobra. Łamiemy się tutaj. Tak jak nam linie każą. Zaraz, znowu mi samolot uciekł za ekran chyba, zaraz się okaże co i jak. A jak, uciekł mi tam na tablecie, dobra, zaraz. Zaraz znowu go trzeba namierzyć. Dobra, namierzmy go po raz kolejny. O, teraz będzie wszystko dobrze. Tak sobie zrobimy. Dobra, i zaczynamy lecieć. No teraz zobaczymy, kogo spotkamy po drodze. I w ogóle ile samolotów spotkamy w sumie po drodze. Wiadomo, no jest godzina jaka jest. Już się zbliżamy chyba do końca. Tak przynajmniej te niebieskie światła by wskazywały. I tak też jest na mapie. Żedeczko sobie przyhamuje. I zaczynamy skręcać. Tak, jesteśmy na samym początku pasa startowego. No i dobra, jesteśmy już ustawieni, zatrzymamy się, no i w tym momencie silniki na maksa, niech się rozpędzą, teraz zaczniemy naszą przygodę. Widzę, że mamy od razu w prawo zaraz, znaczy może nie tak od razu, ale będziemy w prawo odbijać. Także wstępnie rozpędzimy się tam do 120, a już później jak zrobimy ten łuk. To złapiemy lepszą prędkość, maksymalną jaką tylko będziemy mogli. Już widzę, sam chce się poderwać, to już... Go podnosimy, podwozie, klapy, bardzo dobrze. W tym momencie cofniemy sobie przepustnicę, proszę bardzo. Złapiemy sobie autopilota. O, a to czemu? Ej, momento, pewnie za wolno lecę może. Zaraz, zaraz się przekonamy. Dobra. I teraz spróbujmy z autopilotem. 1000. Tak, dobrze. Już teraz jest wszystko cacy. Będziemy się wznosić. Plus 20. Nie lepiej, nie więcej. Tu widzę plus 42, no trochę za chyżo, trochę za chyżo. Prędkość sobie od razu też ustawmy. Ustawmy sobie na 250, myślę, że to będzie najlepsza prędkość. No już powoli zaczyna zwalniać, znaczy wznosić się, zwalniać, wznosić.
A, mam 210 mieć prędkość. No to już. Zwalniamy do 210 w takim razie. I muszę być na wysokości 3000, a ja już zmierzam na 30. Dobra. Nie płakać, kurde. No, cholera. O, 3000, ja już jestem na 4. Dobre. I zatwierdzamy. Tyk. Dobra. Punkt minięty. Już można na spokojnie sobie lecieć. Jesteśmy na 3000. I tam nasze lotnisko. W oddali majaczy. My już zawracamy. Teraz jesteśmy nad wodą. Teraz wylatujemy na ląd. Mamy prędkość stanowczo za dużą. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Autopilot mi się wypiął i nie wiem dlaczego mam taką dużą prędkość. A wypiął mi się autopilot, bo właśnie za szybko lecę. Coś nie pykło. Tak jak trzeba. Ale to nic, to nic. Zaraz złapiemy z powrotem swoją trasę. Zaraz ponownie będziemy lecieli na autopilocie. Spróbujmy z autopilotem. Dobrze, zadziałało. Teraz przepustnicę na CL. No i dobra, i prędkość mi rośnie. Nie wiem czemu mi prędkość rośnie. Ja chcę 210 mieć prędkość. Prędkość mi rośnie. No i czemu? To jest pytanie, zagadka. Coś się wzięło i skopało. Ale to nic, zaraz do tego dojdziemy. Teraz tak.
Zerknijmy. Zaraz, bo on mi chyba opada, czy nie? Jak to wygląda? No tam delikatnie mi opada, ale to nic. Teraz tak. Jak wygląda sytuacja tutaj? Flapy są włączone. Dobra, tu wszystko działa, gra i tańczy. Podwozie jest schowane. Więc no tylko zostaje nam wyhamować i już tam nawet w miarę dobrze to wyszło. Dobra. Teraz powrotem na CL. Tak, automatyczny ciąg. I dlaczego mi rośnie prędkość? Ja chcę mieć prędkość tak 213. Wysokość 6000. No i co teraz wymyślicie? Dobra, chyba już się ustabilizowało. Ok. Teraz. Tutaj mamy 9000, już musimy być. Niestety mamy 6. Dobra. Więc zbijamy się na 9000. Plus 8 może być. Akceptujemy to. Ale sami też sobie możemy ustawić na plus. Plus ile? Na plus 20. Proszę bardzo. Ustawione. Wszystko ładnie. Ok. Teraz. Już tutaj skręcamy według nawigacji GPS. I śmiało możemy już sobie zwiększyć prędkość. Tak też zrobimy. Na razie do 251. I zaczynamy przyspieszać chyba, co? Jak tylko się wyprostuje. Tak, już nabieramy prędkości. I zmierzamy do 9000 stóp. Bardzo dobrze. Ok, to w takim razie, jak już to sytuacja została opanowana, zaczniemy teraz zwiększać naszą prędkość do maksymalnej, jaka tylko jest możliwa. Z tego względu, że będziemy się zaraz wznosić na 30 tysięcy stóp. I lepiej mieć już od razu wysoką prędkość, bo w przeciwnym razie może być niefajnie. Bo im wyżej, tym rzadsze powietrze i gorzej się samolot rozpędza. Nawet można powiedzieć, że zwalnia. Tak, tak, niech to prędkość rośnie, rośnie. Gdzie mamy tego maksa? 340 mamy już ustawione. O, mamy już maks. Dobra, niech będzie tyle. 345. Dobra, nawet niech będzie 340. Dobra, to będzie nasza prędkość. Teraz, jak tylko osiągniemy tą prędkość, no cholera. Osiągnęliśmy prędkość? Osiągnęliśmy, dobra. Tak, plus 20, nie więcej. To już jest za stromo, 25, 24, niżej, niżej, plus 20 ma być. I teraz sobie ustawimy na 30 tysięcy. Proszę bardzo. No i tego proszę się trzymać. Bardzo dobrze. Prędkość maksymalna. Jest bardzo dobrze już teraz. Teraz jest sytuacja już opanowana całkowicie. Dobra, my w tym momencie lecimy sobie nad wodą. I tu już możemy sobie zerknąć. O, stąd wylecieliśmy.
Jesteśmy już tutaj. Czemu nie mogę jeszcze? Już dalej nie da rady, okej. Okay. No i bardzo dobrze. Ktoś akurat chyba tam wylądował sobie. No to by wychodziło. Stąd tak, ktoś akurat sobie wylądował, wziął. Albo leci. Albo się rozbił. Dobra, śledzenie włączymy. Niech nas śledzi. Dobra, orientacyjnie będziemy wiedzieli, gdzie my jesteśmy. No teraz tak, jak my lecimy w ten sposób, to tutaj będzie wschód słońca, gdzieś po naszej prawicy. Ale do tego jeszcze trochę czasu minie. Mamy godzinę 3:33 w realu. Do następnego punktu mamy 45 mil. Dobra, wstępnie możemy sobie oddalić na maksa. I teraz będziemy widzieli, gdzie co jest. No, nawet będziemy w prawo delikatnie odbijać. Już jesteśmy na 12 tysiącach stóp. Teraz jest dobrze. To właśnie chciałem widzieć. No i już zbliżamy się do Rupax. Mamy 38 mil. Bardzo dobrze. Możemy oddalić śmiało. Dobra, widzę, że na razie nic złego się nie dzieje. Można śmiało wyjść na dół, na dwór. Się poprzyglądać. A, wyłączymy sobie jeszcze, bo o tym zawsze zapominam, taksi. To nam do niczego nie jest potrzebne. To też można wyłączyć. Dobra, chyba wszystko inne. Tak, wszystko inne jest włączone. I dobra, i tam właśnie słońce będzie wstawać. Gdzieś tutaj, w tym oto miejscu, za jakiś czas. Dosłownie, za jakiś czas. Teraz lecimy chyba nad wodą. Tak, właśnie wlecieliśmy nad wodę. Się ścięło. O, tu mamy koniec lądu. I teraz przez jakiś czas będziemy widzieć ląd jedynie po naszej lewej stronie. No tak nocą to naprawdę taki nietypowy lot. Dosłownie cały G widać. No ale niestety, no, jak się lata o takich godzinach. A ja jeszcze sobie wymyśliłem tak, że w miejscu, w którym wyląduję, patrzę o danej godzinie. Czyli teraz jak na przykład wylądowałem na Bari, to patrzyłem z Bari o godzinie 3:00. Znaczy inaczej, z Bari najbliższy wylot jest dokąd? No i z Bari najbliższy wylot był do Londynu o 3:00 godzinie. No to w rzeczywistości, więc no skoro tak jest, no to tak lecimy, no co ja poradzę? Nic na to nie poradzę, nocny lot. Ludzie też muszą się dostać, tak? Na pokładzie mamy chyba 165 osób, które muszą się przelecieć z Bari we Włoszech do Londynu i muszą być tam koło godziny mojego czasu, to będzie około 6-7 godziny. No cudownie. Można podziwiać niebo nocą.
dni żywej duszy. Ciekawe, czy na Londynie dużo się dzieje. Jaki to był skrót do Londynu? Dobra, tu na razie widzę, jest wszystko ok, tylko prędkość mi zmalała. Bo wiadomo, no im wyżej, tym rzadsze powietrze, tak jak mówiłem. I będzie coraz to gorzej z tymi prędkościami. Dobra, jaki to był skrót naszego lotniska? EGSS. Zerknijmy sobie, jak to wygląda. EGSS. Szukaj. No dobra, a teraz wyłącz to i EGSS. Nie wczytuje mi nikogo. Ale wątpię, że nad Londynem nie ma nikogo. No hola, hola. Ja przypuszczam, że po prostu wczytuję tych ludzi, którzy są akurat w pobliżu mnie. Bo teraz myślałem, że jak się przeniosę tutaj, no to sobie zobaczę, jak tu wygląda sytuacja. Ile jest ludzi, ale tak to niestety nie działa. Więc śledzenie, co najwyżej mogę oddalić sobie kamerę i zobaczyć, kto przelatuje w pobliżu. Ale w pobliżu nie przelatuje teraz nikt. Taki psikus. O, lipka. Dobra, włączymy sobie tą mapkę. Będzie deczko ciekawiej. Będziemy widzieli co nieco. No i tak jak widzicie, no prędkość maleje. 22 tysiące, jeszcze 7 tysięcy stóp. Będziemy na odpowiedniej wysokości. Ja przy okazji też tą prędkość sobie tutaj zmniejszę. Cholera. Poruszam głową i tak to właśnie się dzieje. Dobra. Jak widzimy, strzałka idzie cały czas w dół. Prawda, delikatnie, no ale niestety. Teraz delikatnie w prawo odbijamy. Dalej będziemy nad wodą lecieli. A ląd mamy po lewej stronie. Po prawej stronie też mamy ląd, widać go. To już chyba jest wysokość Bałkanów. Chyba tutaj są Bałkany. O, co to? Księżyc. Proszę bardzo. Księżyc. Czy co to jest? O, proszę bardzo. Jak miło. Się wziął i pojawił. Jeszcze raz w tej grze chyba księżyc widzę. No także śmiało możemy cały czas patrzeć w sumie właśnie w tą stronę. Bo będziemy podziwiać też wschód słońca, który nastąpi za jakieś półtorej godziny. Kurwości, na co ja się porwałem? Tyle czasu. Jakie TikToki pooglądam chyba, nie wiem. Nie wiem, jak ten temat ugryźć. Tu mi żona coś przysyłała, to sobie to pooglądam trochę chociaż. Na drobie.
Dobra, ja już obejrzałem, co miałem obejrzeć. Widzę, księżyc podniósł się troszeczkę wyżej, a my co tutaj mamy? A my mamy tutaj prawie tragedię. Musimy zmniejszyć prędkość, bo już jesteśmy na wysokości 3000. Musimy zmniejszyć prędkość do nawet do 305, niech będzie tak, dla bezpieczeństwa. Już swoje osiągnęliśmy. Także 305 niech będzie naszą przelotową. Dobra, widzę, że wszystko gra i tańczy. Także no w tym momencie nie zostaje nam nic innego. Widzę, że cały czas w prawo będziemy odbijać. A w prawo to znaczy, że cały czas będziemy nad wodą lecieć. Dopiero pewnie gdzieś tutaj w tych okolicach pewnie wlecimy, ale to nie chcę nic gdybać, bo się na tym nie znam. Zobaczymy wszystko w praktyce. A tymczasem widzę, że cały czas nikt się obok nas nie respi, nikogo nie uświadczymy. Widzę, że tutaj księżyc czy cokolwiek to się to pojawiło. Jakaś obca planeta czy inny satelita. Nie, ale najprawdopodobniej jest to księżyc. Tylko po prostu poświetlony z tamtej strony. Dlatego tutaj widać delikatną tylko po jego poświatę. Już się wzniósł troszeczkę wyżej, tylko tyle. No i nikogo nie ma. Tu widzimy ląd, dalej Włochy. I ani jednej żywej duszy w pobliżu. W sumie co im się dziwić, no która jest godzina, chłopie, nie? Ludzie o tej godzinie, normalni ludzie o tej godzinie to śpią. No tu widać taki zarysowany księżyc, jakby słońce padało właśnie z tamtej strony. A na pokładzie nie ma ani jednej żywej duszy, 165 osób, pusto. Dobra, popatrzmy, gdzie ten księżyc jest, uciekł mi już. Nie, jest. Tutaj jest. Dobra, patrzmy, obserwujmy, zobaczmy, co tu dalej się wydarzy. No jedyne co możemy robić to obserwować miasta, które śpią na obecną chwilę. Tak, trzymamy wysokość, prędkość również. Wszystko jest jak trzeba. Nic się nie zmienia.
O, ktoś się pojawił na Bałkanach. O, właśnie się obrócił. Tu tego na mapie widzimy, w tym miejscu. Ktoś tu już jest. Dobra, to czyli widzicie, nie tylko ja nie śpię. 3.51. Zanotowano osobnika. Zaobserwowane inne formy życia. A jak bardzo mogę powiększyć tą mapę? O, zakręcamy właśnie. O, aż tak. I to jest odległość 200 mil. W tą stronę 200 mil, w tą stronę 200 mil. Do góry 200, w dół 200. No to on jest ile? Ze 150? Nie wiem. Nie, ze 100. No tak na połowie. Ze 100 mil ode mnie. Okej. Okay. Zerknijmy. Widać, że wszystko jest w porządku. Bez żadnych problemów, bez żadnych błędów. Wszystko jest jak trzeba. O, takie rzeczy cieszą mnie. Bardzo dobrze. No tu księżyc coraz wyżej, coraz wyżej. Jak będziemy go śledzić. Jestem ustawiony mniej więcej tak, żeby na wschód się kamerą skierować i będziemy widzieli pierwsze już jakieś promienie, gdzieś tam słońca będę wypatrywał. Bo jednak mam na to czas. Nie będę oszukiwał. Mam na to czas, żeby obserwować w ten sposób. Przy okazji księżyc też.
O, ktoś nawet leci w stronę. Ale coś go nie widzę. On powinien być gdzieś tutaj, ale no niestety za daleko jest ode mnie, żeby jego światło błyskowe były widoczne. Więc no niestety, nie wszystkich jesteśmy w stanie dostrzec. Księżyc mamy już na tej wysokości. Znaczy, no ja tak myślę, że to jest księżyc. Tak go nazywam. Tu powinien być chyba gdzieś ten samolot. Tutaj. Patrząc tak po mapie. Dobrze, będziemy wypatrywać następne samoloty. Może gdzieś jakieś będą jeszcze. No już mamy godzinę lotu, inaczej, godzinę gry mamy za sobą, nie lotu, godzinę gry. Ja jestem ciekaw, ile tak naprawdę ten live będzie trwał. Gdzie samego lotu jest 3 godziny przewidywane, 3 godziny 5 minut, tak Simbrief wyliczył. No przygotowania jeszcze do startu były gdzieś pewnie z 15 do pół godziny, bo nie patrzyłem, nie liczyłem. No ciekawe, jak to de facto wszystko wyjdzie. W 3,5 godziny się zmieszczę, czy będzie bliżej 4? Widzę kolejny samolot na mapie. Ale też go tak nie zobaczymy, bo jest za daleko. Jest w tym oto miejscu. Kolejny samolocik. Też stanowczo za daleko. Może skupmy się w ten sposób na mapie i będziemy obserwować, czy jakiś już ze 100 mil, czy jakiś samolot będzie widoczny tutaj wokół nas. Bo już wiemy, że 200 mil to jest stanowczo za dużo, 150 mil to też jest stanowczo za dużo, a 100 mil zobaczymy, jak będzie wyglądało. Ja wiem, że mówię to dość późno, bo jednak po godzinie i 14 minutach, ale jeśli ktoś to ogląda i każdy inny przelot samolotami tutaj u mnie, czy gdziekolwiek, proponuję oglądać to razy dwa na przyspieszeniu. Wtedy na pewno będzie się to oglądało o wiele, wiele przyjemniej. Dobra, zbliżamy się już do lądu. Ląd jest już naprzeciwko nas. Widzimy linię brzegową. Oświetloną. Także lada moment będziemy wlatywać nad ląd. Bo cały czas jesteśmy nad wodą. Jak wygląda kwestia samolotów w środku? Prędkość utrzymana, kierunek lotu utrzymany, wysokość również. Wszystko tak jak trzeba. Bardzo dobrze. Widzę, że cały czas mniej więcej tak równo, delikatne odbicie tylko w prawo będzie. Ale tak to cały czas prościutko będziemy lecieć. Okej. Nasz księżyc nadal jest tutaj, jeszcze widoczny. No jestem ciekaw, czy to właśnie co tu się wyjawia. Czekajcie, czy to jest już słoneczko powoli? Taka łuna odtąd. Aż dotąd.
Takie już wrażenie odnoszę, że odtąd dotąd mamy taką już łunę delikatną, bardzo delikatną łunę. No, jestem ciekaw, czy to jest właśnie to. To już jest nasze słońce. Oj, ciekaw jestem, naprawdę bardzo ciekaw tego. Będę niecierpliwie wypatrywał wschodu słońca. Jednak mamy już godzinę czwartą, czyli no już trochę czasu minęło. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Przy okazji będziemy obserwować jeszcze księżyc oraz mapę, patrząc, czy jakiś samolot się nie pokazuje na horyzoncie. I będziemy obserwować. Nie wiem, co to jest mapa Izolinii. Jak ktoś tam kiedyś będzie to oglądał, dojdzie do tego momentu, to ja pytam, co to jest mapa Izolinii? Proszę pisać w komentarzach. I się pojawił i zniknął. Dobra. Już chciałem kamerę przekręcać i patrzeć, czy ktoś tam przypadkiem nie leci. Ale przekręcić nie zaszkodzi. A nuż może go zobaczę. On akurat był gdzieś tutaj, w tym miejscu. W sensie w tym kierunku, nie? Tutaj gdzieś w tym kierunku. Mógł być nisko, wysoko. Ale no, nie wiem. Teraz się tego nie dowiemy. No i dobra, zaraz już tutaj zahaczamy prawie skrzydłem o linię brzegową. Zaraz całym samolotem wlecimy nad ląd. Ale jak oświetlone, co? Ile to prądu, ile to żarówek. Patrzcie, jaka połać. To jest niesamowite. Jak to się ciągnie. Ci ludzie tutaj, jak żyją, to oni nawet nieba nie widzą. Nie widzą w ogóle gwiazd. Oni nie wiedzą nawet chyba, co to gwiazdy są. Chyba tylko to w telewizji. Już przy tak oświetlonym miejscu, w którym się żyje. No to oni nie widzą w ogóle nieba, nie widzą gwiazd, nic nie widzą. Straszne, straszne, bo niebo naprawdę jest piękne nocą. A szczególnie bezchmurne niebo. No poza tym nam też się bardzo ładna pogoda trafiła na lot, bo nie ma żadnej ani jednej chmurki. No i ja wam powiem, że chyba tak właśnie będzie, że to jest światło słoneczne tam. Powoli tutaj się pojawia, ale jeszcze się co do tego wstrzymam. To jest naprawdę bardzo delikatna poświata. Widzę, że wszystko pod kontrolą.
Tak, jak trzeba. W ogóle, jaka jest, co jest spodziewane, jaka pogoda? Wiele aktualnie pogoda jest taka, że o, mamy temperatura 16 stopni, ciśnienie 1012, wiatr około 6 węzłów i pod kątem 170 stopni. Pod kątem chyba, nie wiem. Nie wiem, jak to czytać. Nie znam się aż tak na tym. Jesteśmy ile? 1/4 lotu za nami. Albo 1/3. Jaka połać, to jest po prostu niesamowite. Jak okiem sięgnąć, wszędzie palą się światła. Jest to obłęd. Nic dziwnego, że z kosmosu to widać. O, chciałem powiedzieć, no był samolot dopiero co i zniknął znowu na mapie. No nic, trudno się mówi. Chciałem znowu zobaczyć, czy go ujrzymy, czy jednak nie. Delikatnie w prawo odbijamy. O, mamy i zniknął. Jak oddalę? Raz nie ma go, tu był. Widać, no tak serwery go wczytują. Widocznie jak serwer odczytuje, że jest w miarę blisko, to wtedy go pokazuje. Jak odczytuje, że jest już dalej, to go wyłącza. Nie wiem, no może tak to działa, cholera wie. Oj. Aż tak? To może nie, na razie tak się pobawimy. Czy na 50 mil? Dobra, na stówę. Chciałem przybliżyć tutaj i popatrzeć. O, i chyba już to jednak będzie słońce. Już ta luna jest o wiele większa. Nie wiem, czy wy ją widzicie, czy nie. Tam chmury się pojawiły, ale luna się zrobiła już o wiele większa. Także to może być to. Ale z drugiej strony to może być też luna spowodowana tym światłem z Ziemi. No nic, czekamy i obserwujemy dalej. Zobaczcie, nawet samolot jest oświetlony od dołu tego światła. To jest po prostu coś niesamowitego. Co tu się w ogóle dzieje? No i tak też właśnie może być, że to jest po prostu luna od tego światła. Tu już chmury się pojawiły na niebie. Delikatne zachmurzenia. Masakra, całe Włochy są oświetlone w nocy. Gdzie nie, gdzie tylko są czarne placki. Straszne to jest.
Tam dopiero jest, o, tu dopiero się ciemno robi. Jak z Włoch będziemy wylatywać. Tak, już teraz widzę, że to była łuna od tego jasnego, od tego jasnego miasta, to po prostu junio. Bo teraz jak już tak patrzę, gdzie miasta już nie widać, to ta łuna jest bardzo, bardzo delikatna. Ona jest tutaj, ale bardzo delikatna. W sumie też może być od miasta, które gdzieś tam daleko jest i jest podświetlone, no. Cholera też wie. No kurde, nieźle, nieźle. Się przycięła gra.
naprawdę jestem ciekaw, o której będziemy widzieli pierwsze słońce. Takie pierwsze promienie. Takie promienie w sensie, że naprawdę widoczne. Bo to, co ja tam widzę, to jest naprawdę taka delikatna łuna, która może być wszystkim. Mamy 4:17 i jeszcze nic nie widać. W środku samolotu, oprócz księżyca po prawej stronie, gwiazd na niebie i całej konsoli ze wszystkimi przyrządami, to nie widać nic. Ciemność, ciemność widzę. Ta łuna, którą tutaj widzę na horyzoncie, nie wiem, czy u was też ją widać, czy nie. No ona jest, ale teraz tak sobie myślę, może to są chmury, które odbijają od siebie światło z Ziemi i dlatego to tak widoczne. No to by było takie najbardziej logiczne wytłumaczenie, jak dla mnie, no przynajmniej na razie. No bo sam nie wiem. I jedno, co mnie tak dość mocno denerwuje, chyba te refleksy. A nie, w sumie tu mam światło włączone, dobra. Wybaczam, bo tu jest jednak światło, które idzie na silnik. No i później ono daje taki, no właśnie, taki refleks. O, tutaj na skrzydle. Sprawia wrażenie, jakby to z góry było światło rzucone. I chciałem właśnie powiedzieć, no jak księżyc z góry na mnie świeci. Poza tym też, no dobra, ktoś się może czepnąć, księżyc nie świeci, no księżyc nie świeci, księżyc odbija światło słoneczne, tak? Woli ścisłości. Ciekawe, czy gdzieś jest pokazane na jakiejś może stronie internetowej, ile gra ludzi online w danym momencie. Ciekawe, czy jest coś takiego. Mając chwilę, właśnie sobie to chyba sprawdzę. No bo tak jak mamy Eurotracka, American Tracka, no to mają tam swoje serwery prywatne i tam śmiało można to zobaczyć.
No tak, szukam na szybko informacji na ten temat, ale nigdzie nie widzę żadnych informacji z tym związanych. Ile aktualnie gra ludzi na serwerze u Microsoft Flight Simulator? No pewnie na Steamie można by było tam sobie zerknąć, no ale to by były gracze tylko i wyłącznie ze Steama. Ja na przykład na Steamie nie mam gry. Ja mam Microsoft Store i taka właśnie no ciekawa, tak mnie to ciekawi troszeczkę. Zawsze bardzo dużo ludzi lata w Nowym Jorku. To tam można by było zobaczyć, czy jest dużo ludzi, czy mało ludzi. Jednak tam teraz to jest dzień, tak? Chyba 11 godzin różnicy. O, widzę delikatnie w prawo, później znaczy w lewo, później w prawo, później mocniej w lewo będzie zakręt. No tak ciekawie droga się ułożyła. Dobrze. Czekamy, bo to jeszcze długa droga do tamtego momentu. Mamy 4:25 na liczniku. No i słońca nadal nie widać. Księżyc coraz wyżej i wyżej. Słońca nadal brak. No tak jakby ktoś pytał. Ciekawe w ogóle, jak pogoda nam się ułoży na reszcie kontynentu. No ta łuna naprawdę staje się coraz to większa w tym miejscu. Naprawdę jestem ciekaw, co to dalej z tego wyjdzie. O, jest samolot. Dobra, mamy samolot, on jest gdzieś tu. Okej, nie widać go. Tak jak skrzydło mniej więcej, tu trzeba go wypatrywać. Nie widać go, czyli 100 mil nadal za daleko. 50 mil. Będziemy wypatrywać samolotów w odległości 50 mil w takim razie. No bo 100 mil to jednak no, to jest kawał drogi. 50 no to już tak trochę mniej, nie? Jeszcze świateł żadnych samolotów nie widać. Pewnie jakbym miał te ustawione, jak to się nazywa, lakietki czy winietki z nikami tych ludzi, to pewnie bym już go widział. Ale nie chcę tego. A jednak zamiast teraz podziwiać tą ciemność, to widziałbym na plakietki innych ludzi, to by mocno psuło. A tak, to podziwiam sobie ciemność.
Nigdzie nie gdzie oświetlone miejsca. Znaczy gdzie nie gdzie. No nasza planeta, powiem wam, że naprawdę jest mocno oświetlona. Naprawdę mocno. No bardzo Luna się tu zrobiła duża w tym miejscu już. I nie wiem, czy nie przez to właśnie miasto. Także jak to miasto miniemy, to się przekonamy dopiero wtedy, czy tak właśnie jest. Przypuszczam, że to jest to miejsce. Może, no tak by wypadało, że to jest tutaj. To, co tak jest mocno oświetlone. No i tak to. To miejsce to jest pewnie to. I znowu delikatnie skręcamy w lewo, później troszkę w prawo, później mocniej w lewo, później w prawo, w lewo, w prawo i takim slalomem tutaj będziemy latać, tak żeby się nie nudziło. No ale jednak, ta Luna jest taka zbyt duża, bo ona się ciągnie aż odtąd i ona się kończy aż tutaj. Ona jest zbyt duża na ten jeden placek mały. No ciekawe, jest 4:30. Czyżby to były oznaki wschodu słońca? Czyżby? Przekonamy się już niebawem. No naprawdę, powiem wam, że no mimo, że jest ciemnica i mało co widać, zdaję sobie z tego sprawę, mimo to jestem podekscytowany samym wschodem słońca tej symulacji. Jestem ciekaw, czy wy też to widzicie. Takiej Luny nigdzie indziej nie uświadczam. Nie widzę. Tu mamy też dużo świateł, ale tu Luny nie ma. Więc to będzie to. Tam też są światła. Ale Luny nie ma, więc tak. Mamy wschód słońca. Mamy wschód słońca. Bardzo, bardzo delikatny. Ale już się pojawia. To już jest pierwsza oznaka. Dobrze, bardzo dobrze. Niech się pojawi słoneczko. Będzie nam lepiej lądować. Czyli już teraz jestem pewny, że jak będziemy lądować, to będzie na pewno jasno. Patrzę przez okno. Za mną okno jest. Czy... U mnie już się jasno przypadkiem nie robi, ale nie, jeszcze za wcześnie. To już nie ta pora roku. Mamy samolot 50 mil. I powinien być...
Powinien być gdzieś tutaj właśnie. Ale go nie widać. 50 mil to za mało. Tutaj jest. Dobra. Przybliżymy jeszcze bardziej na 35. No i zobaczymy, czy na 35 kogoś zobaczymy, czy nie. No i chmury się pojawiają. Aha, mapa jest linii, proszę bardzo. Dopiero przy pewnym przybliżeniu widać, co to jest, o co tu chodzi. Do pół mili nawet można przybliżyć. Dobra, my byliśmy na 35 i z takiej odległości wypatrujemy inne samoloty. I będziemy się przyglądać, czy 35 mil to jest wystarczające, aby kogoś dostrzec, dojrzeć. Czy jednak nie? Wcześniej była ładna pogoda, teraz już tutaj mamy chmury. Ciekawe, jak dalej nam się ułoży pogoda. No dalej jest ciemno, nic nie widać. No nie widać, żeby tam gdzieś chmury były. Także czekamy, czekamy. Przed nami są chmury jakieś. Takie no dość wysoko. Ciekawe, czy z nich pada aktualnie, czy nie. Też się niedługo przekonamy. Co i jak. No już księżyc bardzo wysoko. Jest. No i ta łuna zniknęła całkowicie. Także nie mam pojęcia, co to było. Znaczy, może i to było słońce, tylko mówię, chyba chmury się pojawiły, bo nawet nie widzę gwiazd w tym miejscu, więc najprawdopodobniej pojawiły się chmury, więc no to psuje wszystko, całe odczucia, ogólnie teraz się chmury pojawiły. No także zaczyna się robić ciekawiej. Coraz to ciekawiej cały czas jest. Okej, mi to pasuje. Jak najbardziej. Dobra, to wyłączymy, bo to mi do niczego nie jest potrzebne. A tylko zaśmieca mapę. No i chyba wlecimy nawet w te chmury. Bo one są chyba na mojej wysokości. Jakaś duża metropolia pod nami. No bardzo ładnie chmury wyglądają, bardzo ładnie. No uwielbiam, w tej grze uwielbiam chmury. Są przepiękne. W każdej grze, żeby takie chmury były, to by było coś cudownego. No i tak, to teraz będziemy lecieć przez ile? Zerknijmy. 17 mil mamy jeszcze do tego punktu. Tu mamy 160 do tego. Tutaj chyba jest 80.
Do zakrętu tego największego mamy 80 chyba mil. Możemy to jeszcze sprawdzić. Tak. Niecałe 80 mil do zakrętu w lewo. I 120 do zakrętu w prawo. Do łuku w sumie. Nie zakrętu. Dobra, wlecieliśmy w chmury. Znaczy, chmury są tak bardziej nad nami. Prawdę mówiąc. Tak troszkę pod chmurami sobie lecimy. No i co jest piękne? Światło, jak się rozprasza, gdy jesteśmy w chmurach. Teraz to widać tak dość słabo, bo nie jesteśmy w samej chmurze, jakoś głęboko. Ale i tak już widać w tej mgle, która tutaj nastała, że to światło ładnie się rozprasza. To mi się bardzo podoba. Bo tutaj dobrze widać. Jakbyśmy wlecieli naprawdę w chmurę taką gęstą, to jeszcze lepiej by to było widoczne. No dobra, księżyc, księżyc, gdzie ty jesteś? O, widać go tutaj. Tu jest księżyc. Proszę bardzo, jakaś metropolia pod nami. No ogromne to miasto. Jest takie miasto, to chciałbym przejechać, ale tylko nocą. Żeby w korku nie stać. W tym roku się cieszę, że przez Warszawę nie będę przejeżdżał. Bo co roku w tej Warszawie tam się gnije. Chociaż nie jakoś długo, ale jak jadę na te wakacje, to zawsze przez Warszawę jechałem. I zawsze tam trochę tego czasu musiałem poświęcić. Ale nie lubię stać w korku. Mamy już 4:41, nadal ciemno. Za bardzo się nic tutaj nie zmieniło, póki co. Lecimy dalej w ciemność, dosłownie w ciemność. I zgubiłem księżyc. No. Był film o takich, co ukradli księżyc, a ja go teraz już zgubiłem, nie mam. A jest, dobra, znaleziony. Mamy, ojej, przepraszam. Mamy księżyc w tym miejscu. Tu mamy sporo chmurek, ale tak niżej pod nami usytuowane, przykrywające miasta.
Ale tam po prawej stronie coś płonie. Zerknijmy. Patrzcie, czy wy to widzicie? O! Widzę samolot. 35 mil. 35 mil. Widziałem go dopiero co. On jest tu i widziałem jego światełko, czyli 35 mil. W takiej odległości jestem w stanie zobaczyć samolot. On gdzieś tu mi mrugał, no. O, proszę bardzo, jest. 35 mil, on nawet tu jest troszeczkę dalej, bo już go nie widać na mapie. Ale tu leci sobie. Czyli 35 mil. A oto pierwsze promienie słońca. To już jest bankowo i niebo jest, stało się jaśniejsze. A tu jakby się wręcz paliło. Bardzo mnie to cieszy, super. Zaczyna się robić jasno. Stwierdzone 4:46. Teraz na podglądzie widzę, że wy na pewno już to widzicie. To poprzednią łunę nie jestem pewny, czy to wy widzieliście, ale już teraz to na pewno. Widzicie i to będzie coraz to mocniej widać. Już się rozciąga po całym prawie horyzoncie. O, czyżby? O, już tu dotarliśmy, proszę bardzo, do tego wielkiego łuku, do którego mieliśmy 80 mil. Ładnie się przeleciało ten kawałek. Naprawdę, wbrew pozorom nawet szybko się leci, szybko ten czas mija. Na zwykłym takim patrzeniu i gadaniu do siebie. O, kolejny samolot. Gdzieś coś jakby. Czy mi się wydawało? Nie, jest, leci. Ej, nawet dwa. Jakieś muchy, tu komary. Tu jeden leci, a tu jest drugi, proszę bardzo. Tylko ja ich nie widzę, to jeszcze tutaj ich nie widzę, także nie wiem dlaczego tak się dzieje. Jak mam tak kamerę umiejscowioną, to nie widzę ich zupełnie. No proszę. Jeszcze mi się tu na radarze nie wyświetlają, ale już ich widać. Ładnie, ładnie. Dobrze, nie jestem sam. A powinni być widoczni, bo lecę przy tym lotnisku. I oni jakby podchodzą do lądowania do tego lotniska, także nie wiem dlaczego nie widzę tych samolotów. Proszę bardzo. Dwa samoloty podchodzą do lądowania na to samo lotnisko. No spoko, no trudno. A nie, widzę. Jest jeden samolot. Dobra. Czyli to nie to, to nie to. Okej, dopiero gdzieś tam. Widzę już, są te dwa samoloty, o których mówiłem. No dobra, 35 mil. Tyle jest. Bardzo fajnie. Dobrze, dobrze, czyli... Nie tylko ja nie mogę spać. Są też inni. Bardzo fajnie, fajnie, super. Miło kogoś zobaczyć jeszcze żyjącego. I tak funkcjonującego. Po udanego lądowania tu jest jeden, tu jest drugi. No i tam lądujcie. Bądźcie zdrów. A tam mamy wschód słońca. Proszę bardzo, jak to ładnie widać. Jakby niebo płonęło. Super. Dobra, jeden. O, tam jest więcej na lotnisku. Minimum są dwa samoloty na lotnisku, z czego dwa jeszcze do lądowania podchodzą. Jeden już jest na pasie, drugi dolatuje. Także no tu dobrych czterech graczy na pewno jest. No i w tym momencie jakbym miał te etykiety z znikami, no to już to bym nic nie widział, bo sami gracze by mi się wyświetlali. No tak to naprawdę ładnie to wszystko widać.
no my aktualnie uciekamy na zachód w tym momencie, bo chyba właśnie tak jest umiejscowiona ta mapa. Ta mapa chyba właśnie tak jest pokazana, że tu jest wschód, tu jest zachód, tu jest północ, tu jest południe. To chyba tak właśnie działa. Tak by wychodziło. Więc no my stanowczo uciekamy na zachód. Czyżbym już widział lotnisko docelowe? Tak, już jest widoczne lotnisko docelowe. O, to pięknie. To my niedługo będziemy. No, to gdzie my w ogóle jesteśmy? No, tu jakiś samolot jest. No, ciekawe, gdzie my jesteśmy. No, ale dobra. Skoro tak, sobie zwiększymy na 100, zmniejszymy odległość na 160 i będziemy obserwować. No, okej. Dobrze wiedzieć. Obserwacje czas poczynić. No to tak średnio jestem pewny co do tego, czy będzie jasno. Tak wam teraz powiem. Jak będziemy dolatywać. No chyba, że zwolnię, to wtedy na pewno, ale no, lecąc tą prędkością. No to tak trochę śmiem wątpić. Na pewno bardzo jasno nie będzie, no ale zobaczymy, zobaczymy. Jest 4:58. Już naprawdę ładną łunę widać. Bardzo ładnie słońce tam wstaje.
No, gdybyśmy tak przestali uciekać. Jeszcze wody nawet nie widać. O, proszę bardzo. Już tutaj widać wodę. A my lecimy gdzieś tutaj chyba. O, GESS, tu lecimy. Także no jeszcze troszeczkę zostało. Teraz nad Niemcami jesteśmy chyba. Znowu skręcamy na północ, ciutkę. Dobrze, dobrze. Słońce trochę szybciej będzie nas podgoni. Wolnie będziemy słońcu uciekać. Teraz tak, wiem jedno, że jeśli tutaj na mapie po lewej stronie u góry znajdę się już nad wodą, to muszę się zainteresować odległością, jaką mam do lotniska, żebym mógł zacząć już opadać i zmieniać swoje prędkości, przygotowywać się do lądowania. Na to muszę zwrócić uwagę. Dobra, ja was na moment opuszczam i za moment wracam.
Widzę, że nic się nie rozbiło. Wszystko jest jak trzeba. Wszystko jest jak trzeba. Nic się nie rozbiło, nic się nie wydarzyło złego. Widzę, chmury się pode mną pojawiły. I się zrobiło to jeszcze jaśniej niż było. A pod nami chmurki. Kilka lotnisk. Pod nami jedno się światełko świeci z lotniska. Gdzieś widziałem drugie. O, tutaj drugie. Lotnisko goni lotnisko. Tak, myślałem, że troszeczkę za nisko patrzę. Już jest wszystko w porządku. Nawet i tutaj widać, że to już jest końcówka. W tym miejscu. Mamy jakiś przewidywany czas? Nigdzie czegoś takiego nie ma. Okej. A, tu jest cost index 5. Ja zawsze 10 wpisuję. Ciekawe, czy to coś zmieni, czy nie. Następnym razem już będę wiedział. Zawsze z automatu 10 wpisuję. A następnym razem wpiszę tyle, ile tu wyskoczy. Ciekawe, czy to coś dużo zmieni, czy nie. No, jak już tam jasno. Szuna się ciągnie, że nie jestem w stanie jej objąć kamerą. O, jest samolot, to jest lewa strona. Tam gdzieś, ale on chyba wylądował, także go nie zobaczymy. Tam gdzieś nawet. No nic, on wylądowany jest, to tego nie zobaczymy.
pojawił się samolot na tym lotnisku pode mną zaraz. Tutaj. Nawet więcej jak jeden. No, może niedługo będą startować. Trochę wody upłynie, zanim oni się wystartują, jeśli wystartują. Pytanie, w którą stronę? Teraz tak właśnie patrzę. To było EBBR lotnisko. Nie wiem, czy to nie było brukselskie. A teraz ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest Antwerpia. Bo Antwerpia ma wokół miasta taki duży ring autostrady, który właśnie omija to miasto. I tutaj tak by trochę pasowało jakby. No ale kto wie. Antwerpia właśnie nie ma lotniska, a właśnie Bruksela ma i chyba właśnie jesteśmy nad Belgią w tym momencie, bo to chyba było miasto Bruksela, co tam dopiero co tych dwóch pilotów widzieliśmy, co pokazywałem ich. No może i tak właśnie będzie, tak by mi pasowało właśnie, aczkolwiek cholera wie. Może mylę się. Dobra. Już my widzimy horyzont. Horyzont, Boże, co ja mówię? Linię brzegową. Zaraz będziemy. Tu już jest linia brzegowa. Zaraz będziemy wylatywać. Najprawdopodobniej z Belgii.
Jak tu wygląda sytuacja? Wygląda następująco. Mamy mniej jak 160 mil. Już sobie ustawiam na 80 i zaraz trzeba będzie szykować się do zniżania. To już widzę, że jak to tu wygląda? Powinienem mieć 22 tysiące stóp, a tutaj 18. Dobra, mamy 30. Także jak tylko delikatnie skręcę w lewo, zacznę się obniżać do 22 tysięcy stóp, a nawet do 18. A co? Teraz wyczekujemy delikatnego skrętu. No, a słońce nadal nie wychodzi. No nic, no mówi się trudno. Dobra, już mamy ten delikatny skręt. No tak, właśnie tak, tak jest. Dobra, tu znam te okolice, tu jest Brugge. Tutaj jest Zeebrugge. No. No, proszę bardzo, nawet z lotu ptaka rozpoznam. Dobra, zniżamy się. Łapiemy. Stawiamy na 18. Zniżamy się z prędkością minus 20. Załapało? Załapało. No i bardzo dobrze. Prędkość zostawiamy na 300 na razie. Chociaż z drugiej strony, jak sobie zmienimy na 260, to też nie zaboli. A przynajmniej będę miał większą pewność, że zdążę złapać odpowiednią wysokość. Tak, tak, dobrze mówię. To jest Brugge. Tędy się jedzie do Zeebrugge. Tutaj jest Blankenberge. Bardzo ładna mieścina. Tam jest Ostende. Tu jest Ostende. Jakoś tak. Po drodze gdzieś Bredene. Tu jak jest Zeebrugge, tutaj jest Knokheist. Albo po prostu Knokke. Jakże tak to. Trochę się tu człowiek rozbija po tych okolicach. I kojarzy teraz. Widzimy ciemność przed sobą. Zbliżamy się powoluśku do następnego lądu. Żegnamy. Belgię. I zaraz witamy Anglię. Jak tu wygląda kwestia zniżania się?
25 tysięcy stóp, a zbliżamy się do 18. Do 18. Tu mam mieć 22, tu 18, tu już muszę mieć 12. Dobra, jak tylko złapię 18, to będę się zniżał do 10. A to już będzie, będę słyszał. O, proszę bardzo. Tutaj wiatrowe elektrownie są na wodzie. Często je było widać, jak była bardzo ładna pogoda. Mieszkałem właśnie w Zeebrugge, przy samej plaży. I z tej plaży właśnie widziałem te oto wiatraki. Jest ich multum, z tego co widzę. One nie były aż tak bardzo mocno widoczne, ale było widać na pewno o te kilka wiatraków, to na pewno było widać. Z miejsca, w którym mieszkałem. Czyli daleko w głąb morza. Fajnie, fajnie, że to widać. Sobie wyzerowałem trackera, żeby lepiej widzieć. Teraz jesteśmy kierowani trochę w dół. To naprawdę ładny, bardzo ładny wschód słońca. O, już się nie mogę doczekać, aż wejdzie nowy silnik do Eurotrucka i American Trucka. Przecież to będzie coś pięknego. Już tam są bardzo ładne wschody i zachody. A co to dopiero nastąpi przy nowym silniku? Przy możliwościach dzisiejszych kart graficznych. No i się tak doczekać nie mogę. Powoli, powoli do celu. Prędkość prawie ustalona. Dobra, już mamy 20 tysięcy, zaraz będzie 18. Także super jest, naprawdę jest dobrze. Nawet nie powinienem aż tak, znaczy nie powinienem, no robię to dla własnego dobra, że tak szybko się obniżam, bo nigdy nic nie wiadomo. Teraz jak już osiągnę 18, to następne 12 tysięcy osiągnę, będę osiągał dopiero jak złapię ten punkt 18, no ten punkt po prostu. Jak do niego dolecę, to zacznę się obniżać na 12, później widzę na 8, 250, tu 220. I będziemy się powoli szykować. Będziemy się powoli szykować. Już mamy, już słyszę silnik. Już osiągnęliśmy 18 tysięcy i zwolniliśmy. Dobra, skręcamy, czyli jesteśmy na punkcie, gdzie miałem mieć 22 tysiące. Następny skręt będzie w punkcie, gdzie miałem mieć 18 tysięcy. I na następnym skręcie będziemy zmniejszać prędkość do 250 węzłów oraz będziemy jeszcze bawić się wysokością. Będziemy musieli się obniżyć.
do 12 tysięcy. Proszę bardzo, kolejne wiatraki pod nami. Te to już chyba, no sam nie wiem, to już należy do Wielkiej Brytanii. Kurde, co za technologie, co? Tak daleko od linii brzegowej ustawiają wiatraki. Tutaj się ładnie świeci, nie wiem czy wy to zobaczycie czy nie. Ale w tym miejscu jest ogrom, naprawdę bardzo dużo. Nie sposób zliczyć. A jeszcze część została za mną, bo już nad częścią przeleciałem. Tam ich nawet teraz nie widzę już. No nieźle, nieźle. Najgorzej to statkami, który się zapomni i tu statkiem wpłynie. Jak pole minowe. Ciekawe, czy to się zdarza. Czy już się zdarzyło, może o tak zapytam, ciekawe. No, coś mi się wydaje, że chyba nie. Zbyt inteligentne są te teraz systemy w statkach, czy było naprawdę. Być nieuważnym, nierozważnym. Ale oczywiście, no. O, dolecieliśmy. Dobra, to teraz ile ustawiamy? Teraz ustawiamy 12 tysięcy i prędkość 250. Prędkość 250 i 12 tysięcy. Dobra, i zaczynamy się zniżać. Prędkość już jest odpowiednia. Później musimy mieć 8000 i 220 węzłów. Jak wykryjemy? Czy tu będzie skręt? Będzie skręt akurat. Dobra, bardzo dobrze. Dobrze będzie zauważyć, czy to już, czy jeszcze nie. Będę wiedział, kiedy zerknąć na komputer. Pokładowy. Swoją drogą, kurde, w sumie to już tutaj jest lotnisko. O, cieferdek. Skoro tam już jest lotnisko, to ja chyba szybciej zacznę opadać. Chociaż. Tutaj będę miał 12 tysięcy. Tutaj 8. No nie, no jak już z 12 tysięcy, to zmniejszę prędkość i od razu sobie zejdę. Zaraz zobaczymy EGSS, na jakiej wysokości jest to lotnisko. SS. Lotnisko jest na 340 stopach. Ok. 340 stóp. Dobra, trzeba już zacząć się mocno pilnować. No, słońce niestety. Ale chyba nie dla mnie. Coś tak czuję.
Dobra, ja jeszcze sobie prędkość zmniejszę do 240. Flapy. 230 pierwsze flapy. Dobra, prawie. Znaczy nie, już jesteśmy na 12 tysiącach, ale teraz jeszcze z prędkości musimy zejść. Do zadanych 240 przeze mnie. Dobra, teraz już będziemy schodzić na 3000 od razu. Chyba co, bo jednak ile tu jeszcze jest? Jeszcze dobre 40 mil. To może nie, no najpierw zejdziemy sobie na T8 i zobaczymy, co się wydarzy. I wyżej bardziej zwolnimy i tyle. Nic więcej. Pozwólcie, że już sobie będę siedział w kokpicie i nadzorował to wszystko. Wiesz, są ładne widoki. Już teraz jesteśmy nad nie tyle Londynem, co Wielką Brytanią, więc już będzie na co popatrzeć przez jakiś czas. Po prawej mamy... A, już zaraz widok się skończy. Po prawej wschód słońca, ale zaraz on zniknie. Będziemy mieli wschód słońca w plecy. Bo już będziemy się kierować w stronę lądowiska. No i dobra. I teraz zaczynamy. Zmniejszamy do 220 prędkość i spadamy. Aj cholera, jasne. O. I spadamy do 8000. Proszę bardzo. Robi się. Prędkość już mamy 220. No i już zaczynamy schodzić. Mamy 11. Dobrze. No i tak, ile to będzie? 10, 15 mil. 15 mil, żeby zejść z 8000? No nie. Jak ten punkt będzie w tym miejscu, zaczniemy schodzić jeszcze niżej. Zejdziemy sobie na jakieś 2000, żeby nie było żadnego problemu. Już z 2000 ja sobie sam ręcznie później zejdę. Bo to będzie problem. Nawet nie, nawet na 1000 sobie zejdę. Bo tu jak już zawinę, to już nie będzie czasu, żeby cokolwiek robić. Żeby się bawić instrumentami. Tak, niech ten punkt tu dobije i zaraz będziemy ustawiać, że schodzimy jeszcze niżej.
już wschód słońca zniknął, mamy go za plecami. No i tak, to teraz się zacznie walka o przetrwanie. Tak, niech ten punkt dojdzie tutaj do 10 mil. I spadamy jeszcze niżej. Zaraz będziemy na 8. Albo w sumie inaczej, z ciekawości, samej z ciekawości, zostawimy tak jak jest. Dojadę ten punkt, dojedziemy do niego, dopłyniemy. Dolecimy do tego punktu. Jak do niego dolecimy, ja zmienię sobie prędkość już na 165, a nawet na 160 i zaczniemy się bawić. I zaczniemy sobie powoluśku zlatywać. Do 1000, bo na taką wysokość będę musiał się ustawić. Dobra, jeszcze chwilę poczekamy sobie, ale to już niedługo. Dobra, jeszcze dosłownie chwilkę mamy. Tam nam się pochmurzyło nagle. Proszę bardzo, chmury nam się pojawiły. To już jest chyba miejsce podejścia na moje lotnisko. Tak coś mi się... A jak? EGSS. No, nieźle. Jak trochę poddenerwowany jestem. Nie powiem, że nie. Trzy i pół mili. Gdzieś tam... Chyba chmury są dość duże. Bo nic przed sobą nie widzę. No nawet my teraz w jakiejś chyba chmurze jesteśmy, bo światło się rozprasza. No także ze słońca na pewno nici. Dobra, zaraz będziemy zmieniać prędkość. A nawet co mi tam, już będziemy schodzić z prędkością do 200. Flapy na 200. Flapy dwójki nawet będzie można wrzucić, ale z racji, że będziemy teraz schodzić do 1000, to zostawimy flapy jedynki i zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie powiem, jestem poddenerwowany, bo pierwszy raz robię takie późne podejście. To już jest skręt, a ja jeszcze jestem na 7000. I się rozpędzamy. Dobra, włączymy sobie hamulec.
Nawet na fulla go weźmiemy. Dobra, lotnisko już widać. Mapę wyłączymy. No nieźle, nieźle. Włączymy sobie światła do lądowania. To już też lotnisko widać. Zmieniamy prędkość na 160. I czekamy teraz, co się wydarzy. Klapy dwójki będę mógł wrzucić przy 200. No już to lotnisko jest bardzo blisko. Mamy 220. I hamulec aerodynamiczny na fulla. Ja pierdziu. 3600. 3500. Lara, nie wiem, czy drugiego podejścia nie będę musiał robić. Będę miał 5 mil. Ja pierdziu tam, no. Szybciej, szybciej. 3000 jest jeszcze. Jeszcze 2000. Dawaj, szybciej, niech to spada, szybciej, no. 2700. 2600. Ja pierdziu. 2400. Cholera. No, dawaj, dawaj. No, nie powiem, no jestem w podwozie. Poddenerwowany. Może podwozie trochę jeszcze zmniejszy prędkość. Tak, podwozie mocno hamuje. Dobrze, będzie ok. Mamy już prawie tysiaka. 1000. Klapy dwójki. Mamy tysiaka. Trójki. I full. Aerodynamiczny. Dobra, i lądujemy. Jeszcze deszcz. Dobra, lądujemy. 500. Się cholera chyba udało. Zaraz się przekonamy. 300. Zaraz się przekonamy. Czy się udało. Pull up. Pull up. Sam pull up, sam pull up. Nie mów, jak mam żyć. 30. 20. Retard. Retard. Oj, mocno. Oj, mocne uderzenie. Ale jesteśmy na ziemi. Oj, w krzaki. Nie mogę skręcać. No, ale jesteśmy. Bardzo dobrze. Siedzimy. U się nie rozbiliśmy. Trochę w krzakach u sąsiada, ale to nic. To jest pikuś. To jest akurat pikuś. Trochę deszczowo. Oj, 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 za mocno. Hej, panie, panie koleżko. Oj, żeby nie w znak, bo jeszcze mnie weźmie jako chudzenie. Cholera. Dawaj, kurde. Dobra. Prostuj się, gdzie my mamy jechać? Nawet nie wiem, tu może pojedziemy. Mapy nie włączyłem. To nie mam pojęcia, gdzie mam jechać. Gdzie mam kołować. Włączmy na szybciocha mapę. Dobra, tu trzeba skręcić.
Uff, jak dobrze, wylądowane. No i mamy 5:45, także no bardzo fajnie. W miarę jakoś szybko dolecieliśmy. Ja bym liczyłem, że... No to szybko, to krócej lecieliśmy. Bo było, że 3 godziny i 5 minut, a my dolecieliśmy chyba w 2,5 godziny. No to bardzo ładnie w takim razie, super. Dobra, może by tak podciągnął troszeczkę. Szybciej, żebyśmy się tutaj sunęli. Nie wiem, którym się włącza wycieraczki i gdzie się w ogóle je włącza. Także sobie odpuszczę. Wycieraczki, zerkniemy na mapę, jak to wygląda. Aha, tu trzeba było skręcić. Dobra. Skręcimy teraz. Tutaj skręcimy sobie. W takim razie. Proszę bardzo. Gdzieś tutaj ludzi wysadzimy zaraz. I dobra, no, następna podróż będzie właśnie z tego lotniska. Stąd będziemy podróżować, a dokąd? To się okaże, bo to wszystko będzie zależne o której godzinie będę startował. Wtedy zobaczymy skąd tego lotniska, znaczy skąd, no skąd to wiemy, bo z tego lotniska, ale dokąd będziemy lecieć. No to wszystko będzie zależne od tego. Dobra, gdzieś tutaj trzeba się przycumować. Może przy tym budynku? Nie wiem, tu się przycumujemy. Widzę, że niech tak będzie. O, tu się zatrzymam i dobra. I dalej niech sobie już robią co chcą. Ja gaszę silniki i w nosie mam resztę. No i dobra, moja robota jest zakończona. No i niby 3 godziny 16 minut, ale no nie, nie wydaje mi się. Czekaj, 3:16, nie wiem co to jest, ale całkowity czas lotu 2:23 prawie, można powiedzieć. No tak jak mówiłem, że o wiele, wiele krócej się leciało, bo tam było, mówię, 3 godziny i 5 minut brief mi pokazywał. No pięknie, także daliśmy radę, przeleciliśmy po ciemaku, no i kliknąłem kontynuuję, ale nie chciałem tego zrobić. No i dobra, no i właśnie tak to wygląda. Słońce gdzieś tam sobie wstaje, tu jest deszczowa pogoda. Słońca szybko nie ujrzymy. I tak to. Gasimy wszystkie światła, skoro i tak już tu jesteśmy, to pogaśmy. No, wszystko wyłączyłem i mnie już nic nie interesuje. Zobaczmy teraz, jak wygląda niebo. Czy ktoś w pobliżu jest tutaj? Nikogo nie ma w pobliżu. No, ale zobaczymy. Zobaczymy, może dzisiaj jeszcze się przelecę. Zobaczymy. A dzisiaj, jak już bym się przeleciał, to byłoby to w dzień. Także zupełnie inna pogoda. Inna pora dnia. No ciekawe. Póki co ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się i cześć.